Cześć kochani, z tej strony Etyczna. W dzisiejszym odcinku po 13 latach stania będziemy czyścić telewizor Sony Bravia, który pochodzi z 2008 roku. Jest to jeden z pierwszych telewizorów w ciekłokrystalicznych właśnie Sony. Nie ma tutaj ani Smart TV, ani Wi-Fi. Jest to taki właśnie jeden z podstawowych telewizorów. Nie był on otwierany ani czyszczony od 13 lat. Waży 25 kilo. Telewizor, tak poza tym, co jest w nim do zrobienia? Do wymiany jest w nim płytka TCON, która odpowiada właśnie za pojawienie się na lewej połowie obrazu tutaj takiej ciemnej poświaty. A z czasem zaczynają się tutaj pojawiać zielone kreski pionowe, co właśnie świadczy o uszkodzeniu płytki TCON, czyli płytki, która przetwarza sygnały między płytką wejść-wyjść, a właśnie procesorem obrazu, który po prostu przetwarza obraz, jaki jest wyświetlany na naszej matrycy, czyli mówiąc w skrócie sterownika naszej całej matrycy 40-calowej, która jest ogromna. Dobra. Więc bez przerywania za chwilę widzimy się na moim łóżku z 25-kilowym telewizorem. A więc pora go przenieść. Tak, kochani. Okej, a więc teraz nadeszła chwila na zdjęcie tylnej obudowy po tylu śrubach. Tylko i wyłącznie mając do tego własne ręce i nic więcej. Okej, są zatrzaski. A więc póki co zabawa z zatrzaskami nas czeka. Jeju, ale ten plastik jest ciężki, ale powiem wam, że nie czeka nas dużo zabawy, bo tak naprawdę, żeby otworzyć naszą obudowę, nie musimy szukać wyszukanych zatrzasków, tylko po prostu łapiemy tutaj, gdzie były mocowania naszej stopki i całość schodzi. Tak, tylko jednak z góry chyba coś tu jest. O, tak, z góry trzeba podważyć róg delikatnie i już całość schodzi. O rany! Zobaczcie, jaki kotek zgórzył! O rany! Dobrze, że nie kładę tego tą stroną na łóżko, tylko tą stroną. O rany, zaraz idę z tym do łazienki. Jeju, wszędzie kurz! Tutaj na płycie głównej nie lepiej, zobaczcie! Wszystko, tranzystory, mocy w kurzu, kondensatory w kurzu, jeju. O rady, wszystko w kurzu, głośniki też w kurzu. Ale dobra, przede wszystkim się zrobi porządek, tylko będę potrzebował tutaj odkurzacz na stówę. Po odkurzacz idę za chwilę i po pędzel, bo to co się tutaj dzieje, to zostawię do czynienia. A tutaj jest nasza płyta TCON właśnie, w której pogrzebiemy sobie, bo chyba właśnie przez tą płytkę, która jest ukryta pod tą blachą ekranowaną, możliwe, że są właśnie te problemy, które się pojawiają na naszym telewizorze. O, raczej na 99%. Chyba, że samo przeczyszczenie już coś by dało, bo takie kłęby kurzu, to oczywiście nie jest nic dobrego, ale zarazem dobrze zwiastuje, że nikt przede mną nie zaglądał do tego telewizora, a więc nie ma tutaj porobionej jakieś hały. I wszystko jest fabryczne. No to co, kochani? Idę po odkurzacz i bierzemy się za sprzątanie. To znać jakaś cena naklejona, ale to jest bardziej taki chyba raczej jakby numer seryjny niż cena serwisowy naklejony w taki sposób kiedyś był w Sony. Dobra, mamy czyszczenie i to sporo. Dobra, kochani, przywitajcie się z naszym dzisiejszym polskim gościem z czasu epoki PRL-u, a jest to w pełni polski, jak widać nawet w barwach odkurzacz Zamer, a więc jedziemy z naszym koleżką.
Okej, okay, to co się dało odkurzaczem, odkurzyłem, pędzlem poprawiałem. A że to jest moja taka pierwsza naprawa tego modelu telewizora, to zaraz wam powiem, co podczas otwierania koncertowo zjechałem. Dobra kochani, więc teraz przechodzimy do czegoś, co było niezamierzone w tym filmie i w ogóle nieplanowane, czyli lutowanie z nietycznym. I w tym wypadku będziemy musieli przylutować cały konektor, a mamy wyjątkowo przerąbane, ponieważ jak są kontakty, konektor jak widzicie urwał się ze ścieżką. Będziemy musieli dorabiać ten kawałek ścieżki, ale nie ma w tym na szczęście tego złego. Teraz tylko patrzę, czy to od środkowej leci ta ścieżka, czy to nie od środkowej. Tak, teraz gdzie to leci? To leci tam. Tak, trzeba będzie drutować się, jak widzicie, bo tutaj kawał ścieżki poszedł z tym konektorem. Jeju, czemu ja tego nie zauważyłem? No bo pierwszy raz rozbierałem ten telewizor w ogóle w swoim życiu, tak? I wspólnie razem uczymy się na błędach i je naprawiamy. Bo właśnie o to chodzi w życiu, tak? Żeby po popełnieniu pierwszego błędu nie zniechęcać się, tylko to co robić, robić dalej, ale na przyszłość sprawdzać, tak? A że to jest telewizor na ścieżce świetnika, to w sumie możemy sobie na takie coś pozwolić. I przy okazji troszeczkę praktyki nabiorę właśnie w dorabianiu ścieżek. Bo nawet mój lapek jest do roboty i tam są ścieżki jeszcze mniejszej integracji, tam już w ogóle, co tam co jest do roboty, to już głowa mała. Tam będzie chyba trzeba wszystkie punkty lutownicze drutować, to będzie dopiero zabawa. A więc tutaj wcale nie jest tak źle, więc nie zniechęcajmy się, ponieważ wystarczy, że wlutujemy się pod ten punkcik, dociągniemy drucik do tego konektora, jego tutaj wlutujemy z powrotem i będzie git. Jeszcze wzmocnimy go kropelką na wszelki wypadek, żeby uniknąć takich incydentów w przyszłości, jeżeli byłby ten telewizor rozbierany, bo wiadomo, że teraz to pole będzie osłabione znacznie. Okej. Okay. Dobra kochani, po pierwsze pozbądźmy się tych resztek tego konektora, w sensie tych blaszek, które go podtrzymywały, ponieważ one już tak się wygięły, że uniemożliwiają jego wsadzenia, więc tego się po prostu stąd pozbądźmy. Właśnie tak. 1, 2. Topnik, jak widzicie, działa cuda. Szybciutko. Dobra, teraz topnikiem nasmarowałem te dwa piny, które jeszcze zostały. I w tej chwili wstawimy tutaj gniazdo z powrotem, tak jak było. Bo zostało chyba z tych dwóch pinów coś. Tak, dwa piny zostały. Tylko trzeci niestety się urwał. Okej. Okay. Trzeba je to wiadomo usztywnić, bo te wsporniki wylutowałem. A więc tak, czy tutaj wszystko jest prosto, żeby ładnie przylegało do tej płytki? Tak, dobra. To będzie trochę ciężkie, bo jak widzimy, no nie są one zbyt duże. Bo ta płytka strasznie lubi latać. A więc tak. Trzeba będzie się przemieścić. I dobra. I spróbujemy złapać konektor na tym, na czym jest, a potem wzmocnimy po prostu go mocno kropelką. Tak jak dobrze teraz widzicie. Chyba trochę jednak za mało są wygięte te piny. Jeszcze są na nich resztki ścieżek, które przydałoby się usunąć. A więc tak. Tu kawał ścieżki był, z którym ten konektor odleciał i już nie ma tego. Dlatego trzeba to wyrównać. Ale ta ścieżka out mi stąd. Jeju. Dobra, kawał ścieżki odleciał. Piny już są prawie że wyprostowane. Tu jeszcze fragmenty ścieżek muszę grot oczyścić, bo są. Ostrość jest tragiczna. Aparat w tym telefonie, w Mi 11, który jest jako flagowiec, jest porównywalny do aparatów w urządzeniach średniopułkowych o wiele tańszych, a więc pozdrawiam Xiaomi. To, ale takich rzeczy się nie robi. Powinien być aparat też tutaj, chociaż jakiś flagowy, jakiś Sony IMX nawet 683, ale wstawili tam matrycę Samsunga z tańszych urządzeń. Ach, dobra, już tak nie będę narzekać. Bo nie jest to aż takie fatalne. Okej. Okay. A więc tak, chyba troszeczkę konektor nasmaruję topnikiem.
i trochę to. Mam taką strzykawkę, ale nie chcę wejść w całości, dlatego biorę tutaj. Akurat w tym wypadku posługuję się agrafką i po prostu nakładam ten topnik w taki jak najbardziej oszczędny sposób, ponieważ taka mała strzykawka, no. Już nie bądźmy aż tak oszczędni, ale jednak trochę kosztuje, trochę szkoda tak lać tego topnika, kiedy czy trzeba, czy nie trzeba, tak. Dobra. Ta ostrość jest mega upierdliwa. Wiem, że mówię to drugi raz, ale jest to powtarzające się zjawisko. Dobra. Próbujemy go wlutować w tym momencie, tylko wszystko mi tutaj lata, ta płytka też lata, przydałoby się pod nią coś podłożyć, bo jest taka, jak widzicie, nierównomierna, ponieważ z tej strony są przyciski, a z tej strony już nic nie ma, co by ją utrzymywało, więc tutaj by się coś przydało, jakaś przeciwwaga. Jaka temperatura? 350-370, chyba tacy nagrzeje się. Z tego co widzę, z troszkę wyższą temperaturką, więc troszeczkę podkręciłem. Okej, w taki sposób już idzie. Podtrzymuję sobie ręką konektor i leci. Tu tak samo. I leci. Teraz idzie jak... Tak, nawet nie mam porównania. Teraz poszło ładnie. I nawet... Nawet konektor ma łączność z PCB, tylko no nie jest on zbytnio prosto wlutowany. Dobra, kochani, zrobiłem gruntowną poprawę. Teraz jak widzicie, gniazdo już jest w miarę proste. Mamy takie wykrzywione ścieżki, są dobrze przylutowane. Już dorabiamy w tym momencie. Dobra, kochani, zwinąłem naszą ścieżkę. Tak oto ona wygląda. Zanurzymy ją w topniku ciutkę, żeby nie było problemu z pobieleniem. Trochę za dużo tutaj się akurat wzięło. Dobra, tak jest akurat. Rozgrzana lutownica, topimy cenę. Bierzemy trochę nagrod i robimy z tego naszą ścieżkę. Pobielamy cyną. Voila. I możemy już w tej chwili lutować. Tylko teraz dobre pytanie, gdzie? Lampka tu wam przeszkadza trochę w kadrze. Okej. Ale z kolei przy takim naświetleniu ostrości nie chcę łapać. Widzicie, jaki ten aparat jest? Jeju. Jeju, nie chcę złapać ostrości. Naprawdę. Teraz jest idealna ostrość. Dobra, a więc tak. Trochę za dużo cyny mam na grocie. Dobra. Teraz lutujemy tutaj ścieżkę pod konektor. Robię to na gąbeczce w ogóle, bo już po prostu już lepiej jak tak trochę jest tej nierównowagi niż tak całkowicie, chociaż w sumie jakbym wziął to na dwie gąbeczki, to by było już w ogóle prościej, gorzej, że jedna jest niższa, druga wyższa, ale okej, trochę więcej stabilizacji jednak jest. Dobra, teraz dorabiamy tą ścieżkę właśnie tutaj pod nasz uszkodzony i w sumie prowadzimy do tego punktu lutowniczego. Z tego co widzę, o ile się nie mylę, patrzę jeszcze raz, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. Nie. To jest dokładnie to, bo trzeci to jest masa. Dobra. A więc prowadzimy bezpośrednio ścieżkę stąd tam. Potem oczywiście trzeba to wzmocnić klejem, kropelkę najlepiej. Ten cały konektor. Dobra, łapiemy na cynie pod konektor. Jakbym wiedział, że takie zabawy będą mnie czekać przy czyszczeniu telewizora. Okej, mamy już załapany punkt. Dobra, lutowniczy. Teraz tutaj przydałoby się już wyciąć tą ścieżkę, albo może najpierw przylutujemy, a potem będziemy wycinać, zanim coś się urwie. Tak chyba będzie najlepiej. Okej. Drucik uciąć przy punkcie lutowniczym i w taki sposób dorobiliśmy ścieżkę. To jest akurat level easy, jeżeli chodzi o dorabianie ścieżek. Gorzej, jeżeli mamy jakiś mikroprocesor w laptopie i pod to trzeba ścieżki dorabiać. To jest hardcore. Nawet mój nauczyciel od zawodowych temu nie był w stanie podołać, bo tam są w ogóle małe odległości. Tutaj to jeszcze, ale tam to jest SMD to, i to takie totalne. Układ całą, przetwornicę trzeba wlutować i tam jest mega problem. Naprawdę. Jeżeli trzeba będzie, to nawet ja to zrobię w taki sposób, że przedrutuję cały układ. A tam jest chyba 4x4,16 ścieżek aż. Jeju. A więc masakra trochę. Dobra. Jest zdrutowany. Okej, zrobiłem ścieżkę podwójną. Jest git.
teraz trzeba to tylko ustabilizować, ponieważ jeżeli teraz by się na tym coś szarpnęło, no to ja nie gwarantuję, że w ogóle te kontakty by przeżyły dobrze, że chociaż te dwa przeżyły, bo tak to było na cokolwiek złapać. Jakby trzeba było całe drutować, to już w ogóle trzeba byłoby i tej ścieżki to wszystko zalać kropelką, a tak to zaleję kropelką tylko z prawej strony i z lewej strony i w sumie z tyłu jeszcze podleję. Po ścieżkach nie lejemy kropelką, bo wtedy wiadomo, wyrwie całe ścieżki, całe pady, wszystko. Tak jak w tym wypadku było. Okej, okay, ale jest. W sumie nie dziwić się, kochani, że to się tak wyrwało. Ponieważ było to tylko i wyłącznie trzymało się, plastik był połączony na dwóch wspornikach, po lewej i po prawej stronie, które były po prostu zrobione jako luty. I to nie miało prawa być trwałe. Dlatego w tym momencie trzeba to poprawić. I te wsporniki lutownicze zastąpić po prostu klejem typu kropelka. Bo to jest chyba najlepsze, co w tym momencie możemy tutaj zdziałać. A więc tak, podlejemy trochę z tej strony. Pod skosem, tak. Tutaj w tym rogu. Trochę plastik, trochę PCB. W tym rogu. Trochę po plastiku, trochę niech ścieknie z plastika na PCB. Plastiku. Dobra. Okej, okay, to troszeczkę będzie musiało schnąć, ponieważ nie ma tutaj żadnego ścisku, a więc parę minutek będzie potrzebować na to. Tak jeszcze patrzę, czy tutaj aby na pewno wszystko dobrze jest zrobione, ale sami widzicie po aparacie, że ścieżka jest solidna, pociągnięta tutaj i pobielona, więc jest to zrobione na medal. Jeszcze przydałoby to się pokryć klejem takim ultrafioletowym do ścieżek, ale takiego akurat nie mam. A kropelką nie chcę po tym jechać, wystarczy, że kropelka będzie trzymać ten konektor cały, przyjmując w skrócie gniazdo. Tak naprawdę. Nazywając rzeczy po polsku. I jeszcze z tej strony pokryję od tyłu. Solidna kropla kropelki. Niech się rozprowadzi. I dobra. I teraz nie będzie szansy na wyrwanie, ale tak na przyszłość uważajcie. Kochani, tutaj jest nauczka ode mnie przy rozkładaniu czegokolwiek, gdzie są taśmy konektorowe. Bo fajnie, że coś się otwiera już, ale jednak nawet przy otwieraniu, jeżeli leci lekko, to warto czasem po prostu spojrzeć, co gdzie jest. Jednak, kochani, spokoju jeszcze jedna rzecz mi nie dawała, a mianowicie ten pad. Wszystko jest ok zrobione, tylko moim zdaniem jednak troszeczkę cyny przydałoby się dodać. I teraz jest w porządku. Teraz to jest zrobione na medal, bo tak na pierwszy rzut oka no nie wyglądało to zbytnio zaciekawie, a teraz już jest całość ładnie podcynowana. I właśnie o to mi chodziło. Że po prostu wyglądało to źle, a teraz wygląda dobrze i nawet wygląda ta ścieżka jakby jeszcze była pobielona na zielono. Zekranowana? Tak to można w sumie... Tak, polaminowana na zielono, tego słowa mi brakowało, przepraszam. Laminatem, jeżeli byłaby teraz oblana na zielono, można byłoby powiedzieć, że tak powinno być fabrycznie. Dobra. Okej, kochani, teraz widzimy się z tej perspektywy i zajrzymy tutaj. Czyli mianowicie właśnie pod nasz TCON. Czyli, mówiąc w skrócie, sterownik do naszej matrycy całej. A więc odkręcimy śrubki i widzimy się za kilka śrubek później. W tym wypadku dokładniej zaraz, 2, 3, 4, 5 śrubek później. Dobra. Dobra, kochani, szybkim ruchem dostajemy się już do naszego TCON-a. Tak ono to wygląda. To są nasze dwie taśmy do naszej 40-calowej matrycy idące. To jest nasz sterownik obrazu. I tutaj... Na pierwszy rzut oka nic nie wygląda podejrzanie. Chociaż przydałoby się oczywiście zmierzyć wszystkie komponenty, bo obraz nasz telewizor daje. Tylko właśnie po czasie... Nie. Nic tutaj nie czuć w ogóle spalenizną. Tutaj jest kłaczek kurzu, to żaden problem. Tak. To jest nasz cały sterownik. Tutaj, tak widząc, że od ciepła coś tu się nieco odcisnęło. Ale...
Nasze termopady są już nieco stwardniałe, ale nie są źle, jak widzicie. Jeszcze przypominają gąbki, nie przypominają kamienia, a więc bardzo dobrze póki co jest. Z naszego układu też jest ciepło odprowadzane, z naszej przetwornicy też jest ciepło odprowadzane i z naszego całego procesora obrazu jest ciepło odprowadzane. A więc nie jest źle. I tak ciężko stwierdzić tak naprawdę na oko, co tutaj może być. Naprawdę. Bardzo ciężko to stwierdzić. Bo ktoś by pomyślał, że to może być sprawa z podświetlenia, ale nie, bo podświetlenie matrycy jest równomierne, tylko pojawiają się paski, a więc nasz inwerter od podświetlenia ekranu LCD odpada. To możemy wykluczyć. Problem musi się kryć tutaj. Jeżeli mamy paski zielone, problem musi być tutaj, a nigdzie indziej, bo kondensatory elektrolityczne, wszystko wygląda ładnie. Bezpiecznik tak samo, nie jest przebity. Jakby był bezpiecznik przebity, to by nasz telewizor w ogóle nie działał, a on działa. No właśnie. Teraz, kochani, problem zdiagnozować, co tutaj jest. Ale ciekawostka jest taka, jeszcze swoją drogą, że nasz telewizor, jak widzicie, ma tutaj dwa gniazda. Praktycznie takie same. Jedno jest opisane jako EY6517, a drugie EY6521. To jest chyba wybór dla dwóch różnych płytek, bo ten telewizor był w różnych wariantach i chyba jest wybrany akurat ten konkretny. I nie zmieniajmy tego, bo możemy spowodować jakąś większą awarię. Spróbujemy odłączyć nasz konektor. Zobaczyć, czy z nim jest wszystko w porządku. Ale tutaj z konektorem tak naprawdę nie ma tutaj ani niczego, żadnych zacieków, nic. Wszystko wygląda ok. W sumie zacieków, tak. Mówię, jakby to miało być zalane, a żeby tak to zostało zalane, to naprawdę ktoś by musiał się postarać, żeby pod tą blachę ekranowaną dostała się woda, tak? Chociaż mamy z góry te otwory wentylacyjne, a więc to by było możliwe, ale ciężko i tutaj musiałby to naprawdę nieźle przejść korozją. Tutaj nie ma śladu korozji, jest wszystko czyściutkie. Dobra, tak te druciki już trochę lat mają, więc tak postaram się nimi nie manewrować mocno. Ale mimo tego sprawdźmy z tej strony, czy jest ok. Tu jest ok, tu jest ok, tu jest ok. Wszystko jest ok, nie ma żadnej szadzi, żadnego takiego osadu. Teraz tutaj, na gnieździe naszym, też wszystko wygląda ok, jak widzicie, nic nie jest tutaj przyciemnione. Na naszym gnieździe, teraz je idealnie widzicie. Też jest wszystko w porządku. Naszych taśm od matrycy w ogóle aż się boję tykać, ponieważ to jest tak naprawdę z elementów, który jest z tego wszystkiego najwięcej wart, czyli nasza matryca. Bo ta płytka TCO, no to wiadomo, można ją wymienić, bo z procesorem mogło coś się stać z czasem przez wysokie temperatury, bo ten telewizor naprawdę bardzo lubi się grzać. To już odkryłem. Ale po moim czyszczeniu mam nadzieję, że ten przelot ciepła będzie bardziej równomierny niż był, bo jak widzieliście sami, tego brudu było bardzo dużo, tego kurzu. A to jest wróg nasz, zarówno w komputerze, jak i w telewizorze, jeżeli chodzi o odprowadzanie ciepła. W każdym razie tutaj jest nazwa płytki TCO, zobaczę, ile taka płytka kosztuje, coś koło 100, zakładam, a więc raczej lepiej poczekać te 15 minut, że po prostu ta skaza przejdzie, niż po prostu coś bardziej tutaj grzebać. Chociaż mógłbym wziąć multimetr i po prostu pomierzyć po kolei tych elementów, ale tutaj jest tyle tego w SMD nadrukowane, że aż ciężko się mi tutaj odnaleźć, patrząc tak na pierwszy rzut oka. W sensie wiem, co jest co, tylko pytanie, co z tego może być uwalone, a co dobrze, a co może działać dobrze, bo tak na pierwszy rzut oka tego naprawdę nie widać i trzeba by wszystko mierzyć po kolei. Także ciężko tutaj tak naprawdę cokolwiek więcej zdziałać, bo jeżeli obraz z czasem robi się normalny, najpierw jest taki, a potem dochodzi do normy, no to dobre pytanie tak naprawdę. Zmierzyłbym te dwie cewki tak z ciekawości tylko. To mnie tylko ciekawi.
też jeżeli to jest tutaj w całym torze, to nie wiem, czy pomiar nie będzie trochę zafałszowany, bo mogą przestoić rezystory i tak dalej na ścieżkach. Ale zobaczymy, czy wyniki będą się między nimi różnić jakoś bardzo, bo to mi daje tak trochę do myślenia, ale dobra. Dobra, kochani, zalecimy z pomiarem rezystancji. Jednak stary LG do czegoś się przydaje. Tak, tutaj ile to powinno mieć? 4R7. Tak, czyli 4,7 kilo ma, mówiąc w skrócie. Takim mocnym, dobra. Jejo, ta ostrość jest fatalna. Problem z ustawieniem punktu ostrości jest naprawdę. Nawet tańsze telefony, które miały lepsze matryce. Ustawiły się przez chwilę kilo omy. Mega omy? Mega omy i to jeszcze overload? Chyba coś rzeczywiście oprócz tych cewek jeszcze jest w torze. Że takie wyniki pokazuje. Dobra. A ten tutaj obok. W tym wypadku ten. Panie, a więc tak w skrócie mówiąc, cośmy tutaj dzisiaj narobili i zrobili. A zrobiliśmy w zasadzie chyba tylko tyle, że odkurzyliśmy, coś trochę popsuliśmy, naprawiliśmy i chyba na tym to się skończyło. Próbowaliśmy coś analizować, ale takiej płytki nie ma sensu analizować, to jest po prostu moduł, który się wymienia i mógłbym kupić tam używkę z AliExpress za coś koło 100, ale póki telewizor normalnie działa i takie paski zdarzają się tylko i wyłącznie przy starcie, a później wszystko wraca do normy, no to moim zdaniem póki co nie ma sensu ingerować w to jakoś bardziej, tym bardziej, że... Tak. Tak to właśnie wygląda. Tutaj gdzieniegdzie jest pasta termoprzewodząca, którą przydałoby się gdzieniegdzie wymienić. Chociaż to jest ta silikonowa, więc do elementów SMD jak najbardziej. Jeżeli to byłby procesor lub coś tego, to mógłbym się czepiać. Ale silikonowa na procesorze też nie najgorzej ciepło odprowadza, chociaż wiadomo, do Thermal Grizzly ciężko porównywać. Ale póki co tutaj jest mniej więcej wszystko w jak najlepszym porządku, jeżeli chodzi o elektronikę i tak dalej. Było sporo kurzu osadzonego, ale się go pozbyliśmy. I moim zdaniem telewizor jeszcze troszeczkę sobie podziała, zanim pójdzie na emeryturę. W sumie jest to telewizor z 2008 roku, jeden z tych pierwszych LCD, czyli ciekłokrystalicznych, ale obraz na nim jest o wiele lepszy niż na takim dzisiejszym telewizorze, jaki tutaj widzicie u mnie, jest to Hitachi ze Smart TV. To obraz na takim Sony Bravia z 2008 jest nieporównywalnie lepszy i bardziej szczegółowy. No i przede wszystkim większy, tak? Tutaj mamy tak na oko chyba 28 cali, a to jest aż 40. Także nie ma co porównywać, ale wiadomo, czasami lepszy nie znaczy... Większy nie znaczy lepszy, ale tutaj właśnie to znaczy akurat w tym wypadku, bo to jest lepsza marka Sony, tak? To nie mają doświadczenia w tworzeniu tych telewizorów. No dobra. A więc skręcamy go. Mój największy koszmar. Ach. I podczas składania, kochani, zwracaj się uwagi właśnie na takie szczegóły jak taki przykładowy panel, który nie rzuca się jakoś w oczy, ale niestety on jest tak skonstruowany, że jak widzicie ma zarówno mocowanie z tej strony i chyba właśnie się chwycił na tej części telewizora i dlatego tak to wyszło, że się urwało. Bo powinien on siedzieć właśnie tutaj w taki sposób. Ale chyba z całością po prostu się oderwał i kabel poleciał wraz z tym. Co ciekawe, fajnie jest to rozwiązane, bo taki panel mamy tutaj tyle przycisków, a jest to rozwiązane tylko i wyłącznie na kablu plus, minus i data. Mamy tutaj tylko trzy kable. Trzy żyły tak naprawdę w tym naszym łączniku, nic więcej. A więc pod tym względem jest to bardzo fajnie rozwiązane. Dobra. Mam nadzieję, że już tego problemu nie będzie, a więc możemy go tutaj na spokojnie włożyć. Jest. To tyle. Czasami na takie szczegóły naprawdę musicie, kochani, zwracać uwagę, bo potem składacie telewizor, nie zauważycie tego i dziwicie się na przykład, że po kliknięciu włącznika coś się nie włącza i szukacie problemu, na przykład, nie wiem, resetujecie BIOS w komputerze, na przykład, i teraz przechodzę do przykładu komputera, tak naprawdę może się okazać, że po prostu kabel od włącznika jest urwany albo poszarpany przy włączniku, tam jak jest ta koszulka termokurczliwa przy stykach, że nawet tego nie widać, czy kabel jest urwany, czy nie urwany.
Dlatego zwracajcie, kochani, naprawdę na to uwagę. Czy to jest telewizor, czy to jest komputer, czy to jest monitor, czy to jest radio. Cokolwiek by to nie było. Dobra, kochani, a więc sami widzicie, że kiedyś telewizory były tworzone naprawdę bardzo porządnie. W taki sposób, jak widzicie. A teraz dla porównania tutaj dam wam przebitkę, jak wygląda ten telewizor Hitachi od środka. W porównaniu ten, a tamten. Teraz zobaczycie. Tam jest taka malutka płytka główna, taka mała płyta zasilacza, a tutaj wszystko jest takie ogromne, takie porządne. Kto by pomyślał? A jak ktoś byłby ciekawy, co się znajduje pod obudową, w tym miejscu jest tutaj gniazdo serwisowe, gdzie się wpina specjalną taśmą. Taka ciekawostka. I się po prostu diagnozuje oprogramowanie układowe telewizora. Tak. Teraz, kochani, biorę śrubokręt i życzę mi powodzenia, bo muszę się przedrzeć przez ponad 30 śrubek ręcznie. A więc do zobaczenia za chwilkę. Dobra, kochani, widzimy się ponad 30 śrubek później. I wszystko już jest tak naprawdę skręcone, co się tylko da. Nóżka też już jest przykręcona. Swoją fajne takie rozwiązanie, można tędy przeprowadzać kable, żeby właśnie nie tam gdzieś luźno nie latały i właśnie tutaj je zamykać w takiej kieszonce. Taka ciekawostka, fajne rozwiązanie. To by było chyba na tyle, zaraz go stawiamy na nogi i zobaczymy, jak będzie działać. Mam tutaj kabel sieciowy od Labka i chyba jego właśnie wykorzystamy, bo tam zostawiłem kabel w pokoju w salonie zasilający od niego, a więc zapożyczę sobie od mojego zasilacza Labkowego, bo ma standard, tak naprawdę standardowy jak każde inne urządzenie, 220 V. Tak. Czyli mówię w skrócie, takie jak zasilacz komputerowy. Tak. Taki standard, taki standardowy kabel. Dobra. Okej, kochani, już go złożyłem, połączyłem i pierwszy dobry objaw po podłączeniu zasilacza załączył przekaźnik nam zasilacz. Po podłączeniu kabla zasilającego bardziej miałem na myśli. I próbujemy go włączyć. Uwaga. Działa nasze lutowanie, dobra. Tylko pamiętajmy, że to jest właśnie taki jakby wyłącznik sieciowy. Tędy wyłączamy po prostu przekaźnik, który nam wyłącza telewizor, ale też zarówno są telewizor. Dlatego trzeba to odróżnić. W sensie w telewizorach Sony nawet kiedyś już tak było. AV4 DVD-BD. Wiadomo, że na tym nic nie będzie, ale odpalmy póki co menu i zobaczymy, czy się dalej będą pojawiać takie paski, jakie się pojawiały zazwyczaj przy starcie telewizora. I nasze przeczyszczenie, kochani, chyba to naprawiło. Bo spójrzcie. Nie ma tutaj żadnych pasków, menu się wyświetla normalnie. Wiadomo, że teraz nie ma obrazu. Dlatego przejdźmy sobie do ustawień od razu. I spójrzcie. Nie ma żadnych pasków. Naprawiliśmy nasz telewizor czyszcząc go. Nie ma żadnych pasków, kochani. Chyba jakieś złącze może było zakurzone lub coś. Ale czyszcząc nasz telewizor, jednocześnie go naprawiliśmy. Już myślałem, że moduł od sterowania w ogóle obrazem jest w jakiś sposób uszkodzony, a tutaj zwykłe przeczyszczenie po prostu mu pomogło. Naprawiliśmy telewizor i w taki sposób przy okazji, kochani, nie śmiejcie się, ale przyczyniamy się do ochrony środowiska, bo nie musimy naszego telewizora, który wyjawia tam jakieś usterki, od razu wywalać na śmietnik, tylko po prostu naprawimy go i możemy go dalej używać. Teraz, kochani, potwierdzone info. Telewizor gra, działa, huczy aż miło. Nie ma żadnych czarnych pasków po tej stronie ekranu. Najwyraźniej dziwnie to może zabrzmieć, ale był problem zanieczyszczenia tylko i wyłącznie. No bo po naszej interwencji, jak widać, telewizor załączył się od razu i nie ma już takiego problemu, jakiego miał. I wszystko działa. No i dobra, kochani, to było tyle. Nie wyrzucajcie, kochani, starych telewizorów, jeżeli działają dobrze. A tutaj obraz jest wyjątkowo dobry. To już też zależy, jaki sobie tryb obrazu wybierzecie. Bo jak jest żywy, to już w ogóle to wygląda jak AMOLED prawie. Chociaż to jest LCD. Takie są świetne kolory, jak widzicie. Sony Bravia Engine działa. Dobra, to było, kochani, ode mnie na tyle z naprawy telewizora. Jak widzicie, no, działa wszystko świetnie, nic dalej, nic ująć.
Do zobaczenia, kochani, w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć! I do oglądać telewizję.